Małgorzata Parys, witam i zapraszam na informacje sportowe. W ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy KGHM Zagłębie Lubin zremisowało u siebie z Krakowią 1-1. Mecz był wyjątkowy, ponieważ tysięczny rozgrywany przez Zagłębie Lubin na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Wiedzieliśmy, że trochę ta obrona nam się rozsypała i dzisiaj graliśmy w takim bardzo eksperymentalnym składzie i tu akurat muszę pochwalić, bo realizowaliśmy założenia, dobrze graliśmy w tej strefie, nie pozwoliliśmy Zagłębiu na zbyt dużo groźnych sytuacji. Na pewno Zagłębie posiada piłkarzy, którzy potrafią grać i to widać było momentami, że utrzymywali się kilka razy przy piłce, ale my też byliśmy bardzo groźni. Szkoda, że nie udało nam się jakiejś sytuacji wykorzystać, którą mieliśmy wcześniej. Zdobyliśmy bramkę po przerwie, gdy graliśmy zdecydowanie lepiej. Na pewno obawiałem się tego, że jeżeli racje są, jest bardzo długa przerwa i Starzyński trochę wypoczął i dośrodkował bardzo dobrą piłkę i to już zwracaliśmy uwagę, że wszyscy zawodnicy biegli na pici, a on jako jedyny się skoncentrował na tym i tu też uczulaliśmy, nie chcieliśmy zmian robić w tym momencie i to straciliśmy tą bramkę, później ten mecz się mógł potoczyć w każdą stronę. Myślę, że dzisiaj to był dobry mecz, dobra piłka z jednej i drugiej strony, a było tam myślę, że jakość wprowadzania naszych ataków, byliśmy mocniejsi na piłkę. Celem było zwycięstwo dzisiaj, ale to nie udało się. A w końcu musimy być aj spokojni z remizom. Ja myślę, że ten remiz jest sprawiedliwy dla tego meczu dzisiaj. Krakowia strzelila bramkę, to był taki prezent dla nich, gdzie niezmożliwe, aby się zawodnik przeciwnika zrobił zwrot na linii. Tam jest ważne zrobić blok naszego zawodnika, ale udało się. Drugie połowy była dobra nasza reakcja. Byliśmy bardzo niebezpieczni z tego fragmentu gry. Gratulacja Lorentzowi Szymiczowi, pierwsza bramka, pierwszy mecz w składzie. W trakcie meczu walczyliśmy jeszcze o to zwycięstwo, ale ja myślę, że aj Krakowia też mało tam bardzo niebezpieczne kontrataki, szybkie ataki, gdzie strzelili po przeczku, także tam szczęście było na naszej stronie, aj dlatego myślę, że jest výsledok sprawiedliwy a musimy być zadowoleni aj z jednej pomocy. Zgoła inne nastroje zapanowały w pierwszoligowych zespołach z naszego regionu. Miedź Legnica została rozbita w Gdyni przez tamtejszą Arkę aż 4-0. Tymczasem piłkarze Chrobrego pokonali 1-0 GKS Jastrzębie po bramce Mateusza Machaja w 59. minucie spotkania. Gratuluję zespołowi za tą wygraną. Widzieliśmy, że się gra bardzo trudno, bardzo ciężko z takim przeciwnikiem, gdzie już z góry wszyscy dopisują punkty, gdzie z góry już obowiązek jest wygrać, a wszyscy wiemy w piłce ogólnie, zwłaszcza w tej pierwszej lidze, że nie ma łatwych meczów i każdego, do każdego przeciwnika trzeba podejść z szacunkiem. Zwłaszcza po tej naszej przegranej z Radomiakiem Radom, ten mecz na nasze szczęście bił bardzo szybko. Z tego się bardzo cieszyliśmy, żebyśmy mogli to, co nam się nie udało z Radomiakiem tutaj zrobić i dobrze wyszliśmy ten mecz, pierwsze 20 minut na pewno pod naszym dyktando, inicjatywa nasza, ale mało konkretnych okazji, z upływem czasu trochę przeciwnik parę razy widzieliśmy, że będzie mocny z kontrataku, bo to jedyna na tym meczu była ich broń. Na szczęście zespół się obronił. Drugie połowy musieliśmy zaryzykować. Wiedzieliśmy, że musieliśmy dokonać kilka zmian. Mateusz Machaj w końcu wrócił na swoim poziomie, ale jeszcze i on sam, i my też wiemy, że na co go stać. Bardzo dobra zmiana też Mikołaja Lewińskiego. Także ta dwójka zawodników rozruszała ten blok obrony Jastrzębia. Ciężko jest powiedzieć coś sensownego, kiedy przegrywa się czwarty mecz rzędu. Natomiast no dzisiaj na tym trudnym terenie zostawiliśmy mnóstwo serca, mnóstwo ambicji i szkoda, że nie zdobyliśmy tutaj dzisiaj trzech punktów, bo rzeczywiście byliśmy przygotowani do tego meczu, mieliśmy plan i
chłopcy go dobrze realizowali, natomiast no, brakło nam znowu pewnych detali, pewnych szczegółów, które decydują o tym, że nadal nie zdobyliśmy punktu. I tyle. Ciężko jest cokolwiek więcej powiedzieć, natomiast no, rzeczywiście ta organizacja gry idzie do przodu i my musimy dalej z wiarą robić swoje i w końcu te punkty przyjdą, bo praca, jaką wykonujemy na treningu i dzisiaj wykonaliśmy na meczu, musi prędzej czy później zaprocentować. Kibice piłki ręcznej w Lubinie emocjonowali się podwójnymi derbami swoich drużyn. Najpierw na parkiet hali RTS wybiegli szczypiorniści Zagłębia, którzy zmierzyli się z Chrobrym Głogów. Po niezwykle emocjonującym spotkaniu Miedziowi przegrali po rzutach karnych. Po pierwszej połowie było 15-14 dla Zagłębia, które zaprzepaściło sieczkę punktową przewagę. W drugiej połowie Lubinianie prowadzili jeszcze 4 bramkami, ale w końcówce Chrobry wyszedł na prowadzenie, a wojna nerwów w ostatnich sekundach zakończyła się remisem 32-32. W karnych lepsi okazali się goście, którzy wygrali 4-2. Dziękuję chłopakom, moim chłopakom za walkę. Gratuluję Chrobremu wygranego meczu. No nie ukrywam, że gdzieś boli to, że powinniśmy punkty 3 zostawić w domu w Lubinie. Natomiast pełną odpowiedzialność biorę za drużynę i no i tyle, no, co mam więcej powiedzieć. Trzeba walczyć dalej, grać i więcej tutaj mieć do powiedzenia. W Lubinie pozostał spory niedosyt, bo w Zagłębie prowadziło niemal przez całe spotkanie. Było jednak postawić kolejne spotkanie przez pierwsze bodajże 15-20 minut Chrobry rzucił 5-6 bramek. My wyszliśmy na prowadzenie bodajże taką ilością bramek i powinniśmy wtedy dorzucić 2-3 bramki i zamknąć to spotkanie już w pierwszej połowie, bo uważam, że tak by się stało, gdyby nasza przewaga do przerwy wynosiła 7, może 8 bramek. Niestety napędzaliśmy się na proste błędy w ataku, z czego Chrobry kilka razy skorzystał i rzucał łatwe bramki. No i niestety w drugiej połowie wyglądało to już praktycznie przez całą połowę, a bodajże większość, bramka za bramkę, no i niestety przegrywamy po rzutach karnych kolejny raz. Teraz zespoły występujące w PGA Super Lidze uczestniczyły w reprezentacyjnym przerwie. Drugie spotkanie derbowe w hali RCS w Lubinie odbyło się z udziałem zespołów PGNiG Superligi Kobiet. W drugiej serii spotkań Zagłębie Lubin pokonało KPR Kobierzyce 24-19. Podopieczne Bożeny Karkut już na początku meczu pokazały, że liczą się tylko 3 punkty. Miedziowe szybko zaczęły budować swoją przewagę, a w okolicach 20 minuty jeszcze ją powiększały. Zaraz po przerwie Zagłębie prowadziło różnicą 8 bramek i spokojnie kontrolowało przebieg boiskowych wydarzeń. Cieszy nas to zwycięstwo. Pewnie kibice spodziewali się większych emocji przez cały mecz. Ja jako trener wolałam, no właśnie chyba taki przebieg meczu. Na początku wyrównany, niemniej jednak już w 20 minucie pierwszej połowy zaznaczaliśmy swoją przewagę i gdyby zawodniczki wykorzystały wszystkie sytuacje stuprocentowe w tej pierwszej połowie, wynik mógł być wyższy. Niemniej jednak zaczęliśmy tą drugą połowę z założeniem, że jest 0-0 i dobrze zespół zaczął tą drugą połowę. Dosyć duża przewaga, 7-8, to potem właściwie było kwestią czasu, iloma bramkami wygramy, ale zdecydowanie mieliśmy kontrolę nad tym meczem. Od początku meczu bardzo dobrze poprowadziła drużynę Patrycja Matieli. Wykorzystaliśmy w pełni chyba słabości przeciwnika, jeżeli chodzi o zewnętrzne sektory i grę 1-1, w tym wypadku Kingi Jakubowskiej. I później każda po kolei, która wchodziła, tak naprawdę realizowała to, co sobie założyliśmy. Brakowało mi tylko na pewno dzisiaj takiej lepszej skuteczności. Bardzo zadowolona z zespołu, że potrafiły do końca utrzymać ten wynik i po przerwie też wyprowadziłyśmy fajne akcje. Bardzo dobrze funkcjonowała obrona, tutaj bardzo dobrze Asia Drabik funkcjonuje i naprawdę jest to duże wzmocnienie dla naszego zespołu. Bardzo się cieszę, że każda, która weszła na boisko, wniosła coś do zespołu i gratulacje dla całego zespołu, bo to zespół wygrywa, a nie pojedyncze zawodniczki.
Do Lubina wraz z KPR-em wróciła Małgorzata Buklarewicz, która wcześniej reprezentowała barwy Zagłębia. Jesteśmy sportowcami, zmieniamy miejsce, zmieniamy kluby, więc no, raczej z tym to się nie łączyło. Ewentualnie liczyłam na to, że miałoby mi to pomóc, bo halę znam i tak naprawdę powinno być to na plus dla mnie. Jednak tak się nie stało. Kolejnym rywalem miedziowych będzie EKS Start Elbląg. I to już wszystko w informacjach sportowych. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.